Witamy na lotnisku. Lecimy już. Tragedia. Zapomniałam nadać bagaż, walizkę. Zapomniałyśmy nadać bagaż. Przeszłyśmy do odprawy. Tragedia. I teraz nie wiem, czy my wejdziemy na samolot. Do samolotu. No. Raz się przechodzi i koniec. Jest skasowany bilet. Teraz idziemy oddać bagaż. Bo ja muszę nadać. To można by było nie nadawać taką małą, ale nie. Musimy to nadać. Ale nie przejdziemy przez bramkę. No nie. No nie przejdziemy. No znaczy z taką walizką możemy przejść, ale wiesz. Ale zawartość. No tak. Ja mam tam same pojemniki. Nie. My dobrze stoimy? Bardzo dobrze. Miał być Katar. Katar? Przykro mi. Tylko na to nas stać. Udało się nadać bagaż. Jest, nie wiem, czy zdążymy teraz przejść przez strefę bezpieczeństwa. Chyba nie polecimy dzisiaj, ale masakra się zdarzyła. Ale ile czekaliśmy w kolejce na nadanie? A w kolejce na nadanie po prostu, dobra, mamy bilety, zobaczymy. Jak nie polecimy, to zmieniamy kierunek, trudno. A gdzie pani tak leci? No bo nie zdążymy. Ale ja już się nie spieszę. Ja się już nie spieszę. I drugi raz przechodzimy z biletem po prostu. Bo wcześniej skasowałyśmy, walizki nie nadałyśmy. Co się tu dzieje? Ja nie wiem. Zamieszanie na tym lotnisku. Media, ja nie chcę już nic mówić. Zaraz poczekaj. Można? Śmiało. O. To tak jest zabawka. Tak? Nic nie działa? Nigdzie dalej to nie jest wysoko. To, no ale, ale ja dałam buźkę. Dziesięć razy. A, buźka zła, jakaś coś tam. Smutna, wesoła. Tak. Nienadany był bagaż i musiałyśmy się wracać. Dobrze, że można się wrócić w ogóle, bo był bilet już skasowany, a nie można kasować biletów i wracać się, tak? Tak. O, jak ładnie, waw. Proszę, sklepy bezsłowe, wszystko jest. Tragedia dzisiaj była, ja myślałam, że my nie polecimy w ogóle. Ledwo to się wyrobiliśmy. Ledwo, ledwo i nie wiem, czy my zdążymy na samolot. Londyn jest 12:50. Proszę bardzo. Magnesy na lotnisku. Pierwszy raz lecę brytyjską linią, więc będę 4 razy lecieć. No na pewno będzie dobry trip report. Czekamy na samolot, już jest podstawiony, zaraz za minutkę wsiadamy. A w Londynie się przesiadamy na kolejny samolot i lecimy dalej. Ja mam czekać? Ale co mi pani chce? No ja jestem priority. Proszę bardzo, idziemy. Jak idziemy? Do rękawa. My nie będziemy podjeżdżać żadnym autobusem. A gdzie? Zimno? Nie, na pewno nie. Widzi pani, priority się ma. A nie będę w kolejce takiej czekać, na pewno nie. Proszę bardzo. Tylko kilka osób przed nami. Tylko no, 4 osoby za późno wstałam z ławki. Ładno. Tak, mam siedzenie. Tutaj mamy nie. No tak. Proszę bardzo. Tak. Small of our travel the yellow label must be placed under the seat in front of you. If you are sitting in the front row seat or in an emergency exit row, the floor area must be Airbus A321. No taka właśnie informacja, gdzie to jest samolot. The air can be using nic więcej tutaj nie ma. Za oknem lotnisko szopiemy. Proszę bardzo, ile luksusowych polskich same linii lotniczych. Tak, same luksusy. Wszystko polskie. Dzisiaj nie ma korków na lotnisku. Ładnie, pięknie się odbywa.
pogoda jest okropna do lotu. Spodziewamy się turbulencji. Będą. Jak się w ogóle oderwał, to cały czas się trzęsie. Dostałam wodę i przegryzkę taką. Recelki i woda. Return to your seat and make sure that all your personal belongings are safely put away in the overhead lockers or under the seat in front of you. Customers sitting leaving the floor area around your seat completely clear. Please check that your table is rolled away. Teraz podsumujemy lot. Jak pani ocenia? Nie, już wszystko dostaliśmy, już lądujemy. Tak, co? Tak, jak pani ocenia? W skali od 1 do 10, proszę powiedzieć, w porównaniu na przykład do naszego polskiego lotu. No myślę, że dam 5. O, pani jest bardzo... Jaka? Nie, pani bardzo nie lubi tych linii. Bo ja powiem tak, że linie lotnicze, polskie linie lotnicze są lepsze. Bo nawet jak lecisz krótko, tak. Lecimy do Wrocławia, to dostajemy kanapkę, wodę i tak dalej, a tutaj przekąska. Ale lecisz, zobacz, 20 minut i masz tak. Lepszy poczęstunek niż tutaj 2 godziny. Czy tak, a tutaj przekąska, 5 precelków i woda taka malutka. Daje w skali od 1 do 10 6. Więc no tak, 6 to będzie takie uczciwe. A pani? 5. No. Ja daję 6, a lot daje 9. 10 nie, ale tak ogólnie jest lepszy lot. Zobaczymy jeszcze 3 loty British, także zobaczymy. I może się poprawią jeszcze. Tak, może się jeszcze poprawią, ale jak na Warszawa-Londyn, to jest kiepsko dla mnie. W Londynie byłam 3 lata temu. I nic się, widzę, nie zmieniło. Tak, już budowali. Trochę jestem jakoś degustowana tym lotem, bo nawet w innych liniach było lepiej, no ale zobaczymy. No może mają taką, ale też nie chodzi mi w ogóle z wózkiem. No właśnie nie, ja myślałam sobie coś kupić. Tak, nic w ogóle. Po tym Ryanerze to... Tak, byłam... Tak, bo tak. No tak, tak. Byłam zadowolona. Ale wiatr jest. Kołysze. Tak, bardzo dobre lądowanie. Tak. Bardzo dobre lądowanie, co nie zwalnia. Dokładam 2 punkty. Nie, nie dokłada pani żadnych 2 punktów. Na tym lotnisku nie byłam, na Luton. A380. Tak, A380 powinien tutaj czekać na nas. Mamy wejście VIP-owskie, tak? Tak, VIP-owskie. O, startuje samolot. O, proszę, jakie widoki. Pozdrawiamy osoby, które nas oglądają, bo Bartek tutaj zostawił namiary na lot.
pozdrawiamy. Tak. Które śledziły nasz lot. Bardzo dużo osób śledziło, bowiem parę osób mnie pytało, także mówię, poprosiłam, żeby zostawić numer lotu. I... Także fajnie, to chyba się... Tak, żegnamy się, jeszcze pokażę lotnisko kawałek i zapraszamy na kolejny lot A380. Poza tym ja nie będę się spieszyć, bo ja zapłaciłam za bilety i do końca siedzę. Ja wychodzę ostatnia, tak jak w pociągu, tak w samolocie. Żegnamy się w samolocie, lecimy dalej. O, odleciał. Także. No, nie, ale podobno opóźnione są. Ale opóźnione są samoloty do RPA, także liczę na to, że będzie opóźniony i zostaniemy tutaj do jutra pozwiedzać Londyn. Chociaż już byłam, ale. O, i zapraszam od razu na filmy z Londynu. Także byśmy zwiedziły sobie. Tak, poprzednie sprzed 3 lat. A teraz zapraszamy na kolejny lot, ale to będzie w nowym filmie, a teraz się żegnamy. Jeszcze kawałek lotniska i pa. Zapowiem może następny lot. Też bardzo biznes tutaj jest. Biznes taki firaneczkami, zasłonięty stoliczek. O, i takie coś. O, takie skarbnienie ładne. Hej. Zostawcie łapki, subskrypcję. I oglądajcie dalej, będzie super. Widok już po wyjściu z samolotu. Który pani samolot wybiera? Ja wybieram A380. O, torebeczka proszę. Taka, o, też jest fajna. Proszę. Chyba lepsza, z takim ukrytym. Tak, bo ja sobie chowam paszport do takiej torebki, żeby mi się nie zamoczył. Widoki naprawdę niesamowite. Czekamy na samolot.